Moi drodzy, mam dla was przerażającą wieść. Skręciłem dzisiaj kostkę. Serio? Tivur? Będziesz narzekał na skręconą kostkę? Może, żeby dla zabawy zabić dwóch rowerzystów? Tak jest, czemu nie? Wiesz, co jeszcze możesz zrobić? Porzucić swój dojebany wóz, wsiąść na pieprzony rower. O, on nie chce, tutaj Teges. Mówiłeś coś, kurwa? No tak, coś czułem. Z Trevorem Tivurem się nie zadziera, dziwko. Podtrenujmy troszeczkę naszą kondycję. Mam nadzieję, że nikt nie potrąci mnie, tak jak ja potrąciłem jego. Anyway, możemy sobie jumpnąć. Nie, na wszystkim możemy jumpnąć. O, patrzcie. A dobra, wiem, czemu mi, kurde, czasami nagrywanie włącza, bo próbuję robić jakieś trzy rzeczy naraz. A, tutaj jak się trzyma prawy bumper, to się nie skacze, ale się jedzie szybciej, co? No dobra, to pociśnijmy trochę. A ty co tutaj odpierdalasz w ogóle? Aha, on nie jest gejem, nie ma kurwa szans. Stary. Nie oszukujmy się, no wszyscy to wiedzieli o twoim ojcu. No, no ja rozumiem, że ty dopiero teraz odkrywasz przerażającą prawdę, no ale tak było, tak jest i tak będzie i nic z tym nie zrobisz. Podjeżdżamy do klubu. Może dam radę wjechać do klubu na rowerze? Chyba nie dam rady. A szkoda. Może odłożę tego. Ciekaw jestem, czy dałbym radę w jakiś sposób otworzyć te drzwi. Nie. Chang, spreadsheet. Let's head outside and talk terms. Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn X. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. Shut the fuck up! Our boss, Mr. Chang's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who are you working with? Who? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Co robi wkurwiony Trevor, kiedy go wkurwili? Wsiada na rower i zapierda. Tak jest, proszę bardzo, tak się rozwiązuje problemy. Po męsku, na rowerze. Przynajmniej dał się kondycha jakoś. Nie chcę nagrywać! Tak, to jest super kurwa kamera. To jest to, czego potrzebuję. Nie chcę nagrywać. Chciałem zobaczyć kondycja. No, kondycja nam powoli wzrasta. Może akurat właśnie zaraz nam wskoczy kolejny ten. Dobrze będzie mieć rozwiniętą kondycję, żeby Trevorem biegać. Nie mam radia tutaj. To jest taki trochę duży minus. Spoko. Nie mogę zapierdalać non-stop na rowerze, no bo kurwa bez przesady. Jesteśmy wkurwieni. Musimy dotrzeć szybko na miejsce. Nie jest to jakiś, kurde, super terenowy samochód. Mamy SUV przy sobie, ale damy radę. Amunicję chyba też mamy. Więc zapierdzielajmy. Mamy jakieś tutaj Hillbilly radio. Tylko The Lab. Jedziemy chyba zrobić ostry rozpierdol. To mi się podoba. Temu też zrobimy rozpierdol. O, Neil, siema. Trevor Phillips. Elwood O'Neill. Fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you! Trevor, it's business! That wide-eyed idiot was mine! It's business, fella! You wanna discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us! Start writing those names on tombstones
Cause I'm on the way to your lab and we're gonna see how much of a family meth business you got when I'm done! Czy oni kurwa wszyscy, nie wiem... Czy oni wszyscy urodzili się, powiedzmy, z ruchania swoich sióstr i matek, że mają takie pojebane imiona? Nie wiem. Nie będę wnikał. Gościu mnie postrzelił, to taki trochę minus, życia mi trochę wróciło. Ale gnój się na mnie rzucił, czemu ja go nie przejechałem do końca? No dobra. Jedziemy rozpierdolić rodzinny biznes narkotykowy i uwierzcie mi, że znając Trevora, to rozpierdolimy go z całkiem, no... dobrą dawką akcji przy okazji. Tutaj w to bym nie wątpił, tylko muszę tam jeszcze dojechać bezpiecznie. A z tym, jak wiecie, u mnie bywa różnie. Zrobimy sobie wheelie po drodze. Tutaj zrobimy taki trik nawet na przykład. Nie! Boże, ja prawie właśnie umarłem. Czekajcie, bo tutaj... Ja bym poczekał, aż mi się życie odnowi, tak do tej połowy, którą miałem przed chwilą. A i dopiero potem zejdziemy do znacznika, który się tutaj chyba gdzieś znajduje. No nie powiem, to nie była wzorowa akcja, to mogło pójść lepiej. Co teraz? Udaj się do punktu obserwacyjnego. No dobra, Bombel, to schodziłem po to, żeby wejść. Tak, to ma kurwa sens, no. No właśnie, Trevor, kondychę rób. Ach, to światło tutaj. No i mamy farmę. Elo, bitches. Wiśniaki, grubasy, brodacze, brudasy. Tak bym ich opisał. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Skurwysyny jadą na spotkanie z Chińczykami. Oh, how many brothers you got, you inbred freaks? A, no mówię wam, to jest wszystko tutaj, wiecie, rodzinny biznes, łącznie z zapładnianiem swoich tutaj kolegów. No dobra, jakoś bym was tutaj chętnie wszystkich rozpierdolił, tylko tak stylowo, nie? Ciebie nie ma. Nie, trzeba było się kurwa przyglądać tamtej beczce, dziwko. Dwóch na raz? Mniej więcej, prawie. No... kurwa, on mnie i tak trafia, co za gnidy. Dobra, grubaskę już nie ma, ktoś tam jeszcze gdzieś? Czają się. Siema. Siema. I proszę bardzo, snajperka z wysoko tutaj zbliżeniowym celownikiem, to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Oła, gdzie on kurwa jest? Ktoś do mnie strzela, nie wiem skąd. Gdzieś stamtąd, nawet stąd. O, siema, dobra, już... już nie stanowi większego zagrożenia. Mam nadzieję, że tylko nie pojawi się 15 kolejnych. Tu mamy jednego, tam na pewno jeden biegnie tak kurwa na Jana, tego już nie ma. Temu rękę postrzeliłem, nie ma całego kolegi. To co? Ktoś jeszcze chce się zabawić, panowie? No to dobra, no to się kurwa zabawimy. Co mamy tutaj, jak to się zmieniało? Karabin szturmowy czy karabinek? Weźmy sobie karabin szturmowy, to mamy więcej dodatków. To jedziemy w takim razie. Jeżeli ktoś jeszcze będzie stawiał opór, odpalamy naszą specjalną umiejętność YOLO. Mamy kondychę na wzroście, to mi się podoba. Jedziemy. It's over. Wyłączę sobie drugi monitor, żeby mi tu nie świecił zbędnie. Oni nawet mają przy sobie amunicję dla mnie. Ja co oni mieli? Jesus. Gdzie oni kurwa są? W środku? No chyba w środku są. Spoko. Rozwiążemy ich problem w szybkim tempie. Przynajmniej się postaramy. Gdzie kurwa są? Gdzie jesteście, chuje? Tutaj jest przynajmniej kurwa trzech, nie? Tak coś czuję. O nie! Kurwa, nie zrobisz mi kuku, frajerze. Tu ktoś kurwa... Jezu! Kurwa! Ej, dobra! Nie, ale jeżeli oni są kurwa niewidzialni, to ja się wycofuję. Ja się nie będę pierdolił z niewidzialnymi przeciwnikami, kurwa. Predatory! Pies jebał Trevora Phillipsa? Czemu jesteś taki niemiły dla mnie? Ja mam kurwa pełną moją umiejkę, to ja się może tutaj nie będę z nimi pierdolił, tylko po prostu przyjdę i ich zniszczę. Laboratorium mety jest ogólnie chyba na dole, tak mi się wydaje. Więc wbijamy kurwa do kuchty i co? Siema! O! Kanister! A co to się dzieje?
Aby zrobić ślad prowadzący na zewnątrz, no to proszę bardzo, idziemy. Piękny ślad benzyny. Najlepsze jest to, że mamy tutaj benzyny od chuja, szczerze mówiąc. Od chuja i jeszcze trochę. Ach, to będzie piękne, tak, tak, tak. Trevor, jego najlepsze pomysły. Ale no, spójrzmy prawdzie w oczy. Te onile to są chuje, no spójrzmy. 16 raz powiem, że mamy spojrzeć prawdzie w oczy. No ale spójrzmy prawdzie w oczy. Jebańce kazirodcze, brudasy, grubasy, leniwe kutasy. To są ich po prostu ksywki. Tak wymieniałem jeden po drugim. Z takimi się nie leci w chuja. Wymordowałem właśnie całkiem sporą ilość ludzi. Co, nie powiem, podobało mi się całkiem. A teraz, no cóż, doprawimy jeszcze trochę tutaj ich chawirę, więc mogą sobie gadać z Chińczykami tępe chuje. No, dobra. Tutaj zrobimy jeszcze małą plamę. Jak największą w sumie się da. A ona się tam już powiększa, ale w małym stopniu. Wymieniamy kanister na nasz ulubiony pistolero. No i co? No i szczylomy. Bang bitch, leci ślad do domku. Coraz dalej idzie. Cool guys don't look at explosions. Szybko rozkminić sposób. Kurwa, mam dziurę po kuli na środku klaty. Sama mi zrobi cool guy'a. Yeah! Peacewasser! To się kurwa koledzy zdziwią, kiedy wrócą do domku na niedzielną herbatkę. Ucieknij z gospodarstwa. Czy te pederasty będą mnie w ogóle gonić teraz? Bo w sumie domyśliłbym się, że chyba raczej tak, ale biorąc pod uwagę ich, wiecie, bardzo niewielkie i niskie kompetencje, to ja wątpię. Ojeje! Kryształowy labirynt, celność, dwie pieczenie na jednym ogniu, nieoznaczone strzały w głowę. Jak to nie ma strzałów w głowach? Kurwa, tego ostatniego to jak ja postrzeliłem, tego kuchtę na dole? No kurwa jak? No niech mi wytłumaczą, co ja mu strzeliłem? W rękę? W nogę? W jaja? Nie, w głowę. Z odległości pół metra, więc co oni mi tu pierdolą, że nie trafiłem? Meme! Nie, tak to miało wyglądać? Koledzy w samochodzie są pewnie wielce skonsternowani. Co się właśnie stało? Nic się nie stało. Przejechaliście człowieka, ale mam dużo życia, więc mnie nie zabiliście. A to co w ogóle za znacznik jest? Rzutki! Aha, dobra, myślałem, że coś bardziej ekscytującego. Spójrzmy prawdzie w oczy. W ogóle wy mi pisaliście chyba coś, kłamce jedne, o tym, że można Trevorowi założyć sukienkę. Próbowałem to zrobić przedtem, ale mi gra nie pozwoliła w żaden możliwy ludzki sposób. Tak, ja nie wiem, czy wy mnie oszukaliście, czy co? Tu mamy jakiś pytajniczek, zobaczmy o co chodzi. Bom ciekaw, jakaś baba tu jest. There you are, handsome. Hello, Maud. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch, on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. No dobra, pamiętam już, to jest kobita, która nam zleca po prostu zabójstwa za hajs i tyle. Tutaj żadnej jakiejś większej filozofii w tym chyba nie ma. Pamiętam, że jak poprzednio grałem, to w ogóle tych zabójstw nie wykonywałem praktycznie, bo tropienia zbiegów Trevor otrzyma maile ze szczegółami. Bo to nigdy nie jest, powiedzmy, dokładnie powiedziane, gdzie ktoś jest i trzeba go sobie chyba samemu znaleźć, tak mi się wydaje. I to zawsze mnie troszeczkę, wiecie, odrzucało od całej sprawy. No ale dobra, mamy 15 minut na zegarku odcinka, to oznacza, że mamy jeszcze czas na przynajmniej jedną misyjkę fabularną, tak więc zasuwamy przed siebie. Próbowałem przedtem sobie odpimpować mój wóz w Los Santos Customs i tam chciałem zacząć odcinek w sumie, ale mi nie pozwoliło. Wypisało mi, że Los Santos Customs jest niestety nieczynne, dlatego no co zrobię. O, chcę zobaczyć sobie w sumie, jakie fryzury są dostępne tutaj dla naszych kolegów. Tak, 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 fryzura albo zarost. No, na pewno nikt by się nie przejął, gdyby ktoś przyszedł z kulą tutaj tego.
Jezus Maria. Czemu są takie same redneckowe, kurwa, fryzury? A, mogą być takie, taka trochę dłuższa wersja tych? Która tutaj wygląda? Nie, no to wygląda źle. To wygląda jeszcze, kurwa, gorzej. To wygląda... Nie, dobra, fryzury myślę, że są w porządku, ale kurwa broda, taki wąs pasuje po prostu perfekcyjnie. Może się go później pozbędę, ale jak na razie... Jeszcze tego wieczny taki po prostu grybas na twarzy pasuje tutaj idealnie. Zresztą i tak na razie chodzimy w czapce. Wyglądamy jak taki typowy po prostu kierowca tira w tej chwili, no jak nic. Identyko idealnie. Wychodzimy, uciekamy i jedziemy w takim razie do nas. Zaparkujemy sobie kłada w garażu, którego dopiero dzisiaj, kurwa, odnalazłem, że ten garaż jest normalnie tutaj. I tak, jest tutaj w końcu garaż. Tak więc zostawimy tutaj kładziocha i uciekamy. No i co? No i nie mamy tutaj w tej chwili misji. Wydawało mi się, że miałem tutaj przed chwilą misję jakąś gdzieś, ale już jej nie widzę. Nieważne, pójdziemy sobie spać, może się akurat pojawi. Mam cynk, że inkczemnika widziana, jak ukrywa się w kamieniołomie, uchodzi za szczwanego, więc pewnie da nogę, jak tylko cię zobaczy. No dobra, e-maile. Może przyjąć zlecenie wytropienia zbiega, jeżeli odwiedzi jego ostatnie miejsce pobytu. Zachwytanie sprawcy żywcem, wypłacona jest wyższa nagroda. Ostatnie znane miejsce pobytu, no właśnie, to tylko zdjęcia takie pokazuje, trzeba sobie znaleźć taką miejscówę. To jest właśnie największy minus. Szybki zapis jeszcze mogę zrobić. O, to bardzo wygodne, zapomniałem, że w ogóle mam taką opcję. Wiadomości nie mam, ale nuda. To może selfiacz w takim razie. Selfiacz z moim pięknym tutaj domkiem i nowym wąsem. A wykonaj animację. A, mam animację środkowego palca. Słuchajcie, bo ja mogę teraz dostosować tutaj pozycję tego zdjęcia. Mogę też zmienić wyraz twarzy. Nie, bo ja chciałem zrobić taką odchyloną do góry głowę, ale widzę, że nie mogę. A mogę zrobić taką, perfekt. Smutny Trevor w swoim mieszkaniu, aż zapiszę sobie w galerii. Prześpijmy się. Nie chcę już telefonu. Prześpijmy się, może to mi pozwoli, nie wiem, moją misję, żeby mi się tutaj pojawiła, bo coś mi, kurde, zniknęła, nie podoba mi się to. Może to kwestia upływu czasu, może coś tam, nie wiem. Chińczyków rozjebałem, mam nadzieję, że mi tutaj się uda kolejne rzeczy odpalić teraz. Oby, jak nie, to nie wiem, wyjdę, przejadę się, zobaczę, jakie mam opportunitie. Może się w końcu ta misja pojawi, a może to przez mojego wąsa. Nie otwieraj mnie ten garaż! Ne, jest mój kładzioch. Jedziemy. Tylko, że najgorsze jest to, że ja... Tak jest, to jest kurwa to. A, jest idealna cofka, po prostu. Tak. Może to by tylko znaczek mojego samochodu. No bo bez tego to ja teraz nie mam za bardzo co robić. Nie wiem, ja mam na telefon od kogoś czekać. Może ten O'Neill do mnie zadzwoni, powiedzieć, że jestem na przykład chujem, że mnie nie lubi, albo coś takiego. Ja nie wiem. A może będę jechał przed siebie i przypadkiem znajdę kamieniołom, bo ja nie pamiętam, gdzie to gówno było, niestety. Więc to nie tak, że teraz... proszę bardzo, pojawił się znacznik misji, mamy te przy naszym domku, więc jedziemy! Uwaga, jak to mówią młodzi ludzie, YOLO! Jebycz! Pięknie! Prowadzenie nam wzrośnie, prowadzenie... No, Trevor nie ma na jakoś mega wysokim poziomie, więc nam się przyda. Tak, wiem, że przełączanie jest niedostępne, bo się zaszyli. Bardzo sprytne rozwiązanie, drodzy tutaj scenarzyści gry. Scenopisarze. Wbijamy, obczajamy. O, siema. Honotu, kurwa. You're not even hidden. Have you got it? I've been trying, Trevor. I've been trying. Come on over here, all right? I ain't gonna hit you. I've been trying. I know. Ach, słowny Trevor. I thought you said you weren't gonna hit me. I thought you said you were gonna find fucking Michael Townley. There's two Michael Townleys living in LS. One is 83 and the other one is at kindergarten. I asked the teacher to
put him on the phone just to be safe. She threatened to call the cops. I ain't no molester, Trevor. Shut up before I molest you, all right? Now, is there anything else? I look through the phone directory. I did find a Michael DeSanta, about the right age, married with two kids. What's his wife's name? Amanda. Amanda? Yeah. You're a genius, you moron. Come on, come here. Woo! Może znowu go nie... Don't you ever not tell me things I want to know! Sorry, Trevor. Run, you little bastard! Get out here! We're going to Los Santos! Are we? Not you, me and Wade. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Find us some business so that we can make some money. And tidy my shit up. Let's go, Wade, come on. I'm driving. Jak mi się strasznie... If I get bored. What? I'm joking. You can suck me off. Yes. We gonna stop for ice cream? I'm gonna give you a popsicle, bitch. Uda się na osiedle przyczep. Tylko pochuj. Dobra, wsiadajmy tutaj, bo nie wiem, czy on na kładzie ze mną pojedzie. Nie pierdol tutaj, wait, tylko jedziemy. It's just my cousin there, Floyd. He's bunked in with his girlfriend someplace called Vespucci Beach. So, what's your... O Boże, ten gość i jego dziewczyna. To będzie najlepszy wątek w tej grze po prostu. ...that's employed you, mentored you, and fed you amphetamines this last year, but it's important. We gotta pay this cousin a visit. I ain't seen him in a while, Trevor. All the more reason to drop by. Okay, that might be nice, but where are we stopping on the way? Because, you know, I'm getting kind of wet over here. For fuck's sakes! Another chapter of the Lost descended on this fine town. Looking to mourn and maybe revenge their dead. I was thinking me and you could pay our respects. Jezus Maria. I don't think we'd be welcome there. I mean, what do you want to... Wpadamy na pogrzeb do Lostów, tak? No, będzie kurwa grubo. No dobra, zajedźmy na miejsce. Tutaj poprzednio zrobiliśmy mordy, więc zobaczymy, co zrobimy tym razem. Obawiam się, że może być to dość podobna rzecz. A nie, już chyba kojarzę. Podróż bomby przylepne pod przyczepy. No właśnie. Teraz trzeba się będzie troszeczkę, moi drodzy, podskradać, ponieważ to będzie misja taka trochę sniki fiki riki tiki. Chociaż jak na razie tutaj się skradać chyba nie muszę, ale niedługo chyba będę musiał zacząć. Ewentualnie będę musiał tutaj kolegów ogłuszać / mordować. To się jeszcze zobaczy, mam nadzieję, że chociaż będzie mi ich pokazywało. Lewy bumper, bomby przylepne, no bardzo chętnie. Aha, dobra, musimy tylko ten ładunek tam rzucić na tą przyczepę, co? Dobra, udało się. Aha, po prostu naciskam, żeby podłożyć na pionowej powierzchni. A dobra. Nie dojdę w tej chwili do każdej z tych przyczep, do których chcę dojść, dlatego może po prostu sobie tutaj połaźmy dookoła. Wydaje mi się, że oni właśnie nie powinni mnie wykryć w tej chwili, jeżeli cokolwiek chcę osiągnąć. Zobaczymy, czy dorzucę tam tą bombę przylepną. Udało się? Nie, nie zaliczyło mi tego. Pokazuję im tam jakieś dwóch bombli, ale nie będą stanowili chyba większego problemu. Uda się teraz? Tak jest, proszę bardzo, podłożone. Tam raczej nie podrzucę, więc może obejdźmy to wszystko powoli. Widzę, że kolegów tutaj, przeciwników, będzie mi podświetlało. Nawet pokazuje mi, co dokładnie będą widzieć ci koledzy. A zdecydowane ułatwienie. Czy oni zaczęli... A, oni jadą na motocyklach. Dobra, to skampmy się może tak na chwilkę. Pytanie, jak daleko oni odjadą i czy odjadą na stałe, nie wiem. No nic, kontynuujmy. Czy oni będą robili tu jakieś patrole, czy mi się tylko wydaje? Czy oni może po prostu będą w jednym miejscu? Nie wiem. Spierdalają? Tak, spierdolili stąd. Bardzo dobrze. To się bardzo dobrze składa. A kontynuujmy po prostu nasze bardzo pokojowe podkładanie bomb.
Nie, jest jeszcze ten budynek, pod który mają podłożyć. O, tam mamy jakieś dwóch kolesi. Kurwa mać. O, proszę bardzo, o to chodziło. Dobra. Skradajmy się może dalej. Tam dwóch gości sobie jakoś łazi. Ich zasięg wzroku nie jest jakiś mega wielki. Spróbujmy sobie po prostu na YOLO przejść tutaj ulicą, mając nadzieję, że nikogo tam kurwa nie ma, poza tym gościem, który sobie tam obwiózł i kurwa stoi. Ale myślę, że jak przejdę z powrotem tędy, to powinno być w miarę okej. Tutaj jedna z moich bomb sobie siedzi, spoko, spoko. Tamten mnie ewidentnie nie widzi. Że jak zobaczy bombę, którą chcę tam przylepić, nie? To może podejdźmy tamten budynek od tyłu, zarzucimy bombą od tylca i będzie lepiej. I akurat podejdziemy sobie w stronę tamtego kolejnego budynku, który mamy obombić i wracamy, spierdalamy, detonujemy i będzie pięknie. Perfekt. Dobra, został ostatni budynek, tak więc przejdźmy sobie tą stroną. Nawet się tutaj, kurde, bez mordowania kogokolwiek i bez bycia wykrytym obyło bardzo dobrze. Nie wiem, wydaje mi się, że jest szansa, że gdyby oni mnie wykryli i tak dalej, to by było raczej cienko. Mam nadzieję, że żaden z tamtych dwóch gości, którzy sobie tam siedzą, nie wpadnie na pomysł podejścia do przodu, bo to by mnie trochę wsypało. Ale nie jest źle jak na razie. Mamy już ostatnią przyczepę do obombienia. Perfekcyjnie. Dobra, to teraz spierdalamy. Zdetonuj bomby przed opuszczeniem osiedla przyszczep, co? Przyczep, kurwa, co ja mówię? Osiedle przyszczep, tak. Może przeszczep? Przeszczepy tutaj, kurwa, robię. Podejdźmy sobie po prostu na tą dróżkę, tutaj na to skrzyżowanie. I będzie okej. Tutaj mamy jakieś ładne autko poza tym. No dobra, koledzy, panienki i panowie, bomba! Pięknie. Wracaj do Wade'a, tak jest. Jakiś skurwiel tutaj w ogóle jest zaraz obok mnie, ale chyba mu raczej spierdzielę. A Wade, tępy chuj, ciągle oczywiście siedzi w tym samochodzie. Oni mnie tu zaczynają gonić, to za bardzo mi nie pomaga. Aha, i teraz spierdalamy do Los Santos, co? Załatwialiśmy parę niezałatwionych spraw, a teraz spierdalamy do miasta, okej. We don't have to think about the loss no more. Let's go find my old buddy. This Michael Townley guy must have pissed you off real bad for you to want to find him so much. He didn't piss me off. The guys that killed him, the federal government, they pissed me off. But if he's dead, who's this? Now you're starting to grasp the pertinent questions. Who is this guy using my dead friend's tired-ass movie quotes? With my dead friend's alias, and my dead friend's family, and a house I must have been paid for with my dead friend's stashed millions. Wow, that's a real mindfuck. Yeah, I'll show you a fucking mindfuck. I'm gonna stick my boy in your eye, it's gonna come out of your ear! Trevor! Lube up your eye hole, fucker! Cause I'm gonna fuck your tiny mind, huh? Nawierzaj oko! O, zdecydowanie chuj ci w oko teraz nabiera nowego znaczenia. Tak, a ja naprawdę zawsze myślałem, że chuj ci w oko to tylko takie powiedzenie. You know animal, mineral, or vegetable? I'll go first. I'm nanotechnology. You're what? Ooh! Damn it! I gave it away. I wasn't supposed to say what I am. I'll start again. Animal, vegetable, or mineral? Hey, how about this? I'll tell you a story if you promise never to speak again. I like stories. Of course you do. This story's about a boy called Trisha. Is Trisha a boy's name? It doesn't matter. Sounds weird. He was weird. He was the smartest, toughest, weirdest kid in Canada. Well, right there. Los Santos. The end of the fucking... To żeśmy się nasłuchali historyjki. Get. So, this is Los Santos. I guess it is. Gościu mieszkał zarazem miastem, nigdy tu nie był.
Serio? But you got stuck in the desert. It's still San Andreas. Best part of the state. Och. A więc tak, zaraz sobie dojedziemy do Los Santos. Kurwa, gdyby nie to drzewo. Ale przecież to, że najlepsze Hawiry są oczywiście na obrzeżach Los Santos. Dobra, dojechaliśmy. Ładna miejscowa w sumie. So, Michael, this is where dead men come back to life. It's been nearly 10 years, but you'll keep for another day or so, huh, old friend? You motherfucking fuck! I grieved for you! You weren't even fucking dead. You were my best friend. Well, guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck! Tak jest. Będzie tak, jak mówi Trevor. Uwierzcie mi, będzie ciekawie. Co tam, jedziemy jeszcze gdzieś? Udaj się do mieszkania kuzyna Wade'a. Zrobimy sobie chyba mały tutaj detour / skrót. Miejmy nadzieję, że się uda. Spoko, Wade, opowiem ci kurwa historię o twojej śmierci. Right. So, this kid, he could fly planes. So, he signed up for the Air Force to fly all day long and bomb villages and maybe, just maybe, drop the nuke. And it was all going well until one day, just before he got his wings, an evil witch in charge of psychological evaluations told him he was unstable and grounded him for life. That's terrible. It was. Sent him to his deep pit of doubt. Despair. And just then, just as he hit rock bottom, he met a fat, silver-tongued troll under a bridge. That's cool. What was the troll's name? Mike. Nish. Michelle. A lady troll? Yeah, he had tits. One, no, he was a boy. Michelle is a funny name for a boy. Well, this was a funny boy. He sat under his bridge, robbing anyone who passed him by. Sometimes, he'd go into town and rob the shops and inns and such. And he persuaded our hero that maybe he should rob people too. And you know what? Little Trisha did rob people. And little Trisha was good at it. And they lived happily ever after? For a while. Until the troll met another troll in a strip club. And they fell in lust. And he bought her a pair of fake troll tits. Even bigger than his real troll tits. Oh. No to chyba znamy już przeszłość Trevora odpowiedzianą pod postacią Triszy. Chłopca o śmiesznym imieniu Trisha. Tak, Trevor. Genialny jesteś w historyjkach, nie ma co. Bezpucz bitch. Come up here, Trevor. Idziemy do pana kuzyna. No ja chyba będę musiał wyjebać tego wąsa. Trevory nagle lepiej wygląda bez niego. Spróbuję go też może jakoś inaczej ubrać. Okay. This is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was caught in Evelyn's bed. A guy was never proved. You gotta go, both of you. My girlfriend, she'd kill me if she knew I had guests. Well, it's not much of a girlfriend if she don't like your family. Now, would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah, okay. Wait. I ain't got no booze. Then you go out and fucking get me something. You go too. Patrzcie pięknie. Mieszkanie Floyda stało się naszą kryjówką. O Boże, Boże, jaka niespodzianka. Odblokowano aktora w trybie reżyserskim. Okej. Strzały w głowę. Nie ma strzałów w głowę. Jak ja miałem kurwa robić strzały w głowę, jak... Kurwa, dobra, nieważne. Możemy się teraz przełączać ogólnie między naszymi bohaterami. W końcu, nareszcie. Zobaczmy sobie, czy w ogóle jakiekolwiek misje teraz są dla Michaela, czy Franklina. Wydaje mi się, że nie ogólnie. Zresztą w sumie trochę trudno powiedzieć.
co się teraz kurwa stanie? Tak jakaś misja się odpali? Tak, what the fuck, misja się odpala, ja jebie. Nie chciałem misji odpalać. Dlatego zakończymy teraz odcinek, ludzie. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić odcinka i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa, pa.